Witajcie moi drodzy na moim kanale. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować taki filmik z makijażem instagramowym, czyli moja inspiracja pewnym zdjęciem. To zdjęcie zobaczycie, wklejone będzie właśnie w filmiku. No cóż, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania, komentowania, na każdy komentarz odpowiadam. I oczywiście lista użytych kosmetyków będzie w opisie. Zapraszam na filmik. Do odwzorowania tego makijażu potrzebuję trzech palet. Pierwsza to jest Lovely Candy Box, druga to jest Maybelline The Blushed Nude i trzecia to jest Makeup Revolution Passion of Colors. Tutaj nakładam sobie na powieki korektor jako taką bazę pod cienie i rozblendwuję to taką małą gąbeczką. Mam przyklejone po bokach taśmę klejącą, bo nie chcę z cieniami zejść jakby za nisko. A do tego mam niestety skłonności. Tutaj użyłam pierwszego cienia takiego pomarańczowego z tej paletki Candy Box od Lovely. Takim pędzelkiem bardziej do blendowania nakładam na załamanie powieki, ale również na trochę powyżej załamania. Teraz nakładam też takim pędzelkiem do blendowania z paletki Makeup Revolution taki ciemniejszy pomarańcz. A później jeszcze dołożyłam taki pomarańczo-róż też z tej samej paletki. Nakładam ten cień na samo załamanie. Z tym, że to jest taki puchaty dosyć pędzelek, więc on od razu jakby rozblendowuje ten kolor. I tutaj widać właśnie ten róż taki wydobywający się z tej pomarańczy. Teraz biorę ten pędzelek od tego jasnego, od tej jasnej pomarańczy i jeszcze rozblendowuję te cienie. A teraz płaskim pędzelkiem nakładam taki bordowy cień z tej paletki Candy Box. Na sam zewnętrzny kącik. I tak trochę wydłużam tą kreseczkę wzdłuż tej taśmy klejącej. Robiąc jeszcze dolną powiekę, to będę to oczywiście poprawiać i blendować. Ale póki co tak to wygląda. Cienie ten bordowy i pomarańcz z tej paletki Candy Box są matowe, natomiast z Makeup Revolution ten różowo-pomarańczowy jest już błyszczący. Tutaj nakładam płaskim, takim ściętym pędzelkiem korektor Scenic Eveline. Robię taki cut crease pod ten cień taki brokatowy. Właściwie pod cień brokatowy, będzie żółty taki i taki pomarańczowo-różowy właśnie. Tutaj rozprowadzam, staram się rozprowadzać w załamanie. No i teraz palcem właśnie nakładam ten cień z paletki Makeup Revolution. To jest taki pomarańczo-róż i on jest właśnie błyszczący. Jego najlepiej właśnie nakładać palcem. A teraz pędzelkiem nakładam taki kolorek, to jest taki też błyszczący, taki żółto, nie wiem, cytrynowo-złoty. Ja go tu próbowałam jeszcze zmieszać z pomarańczem, ale za bardzo mi się to zlało.
więc później dokładam już tylko tego cienia samego, nie mieszałam już niczym. Na tym zdjęciu oryginalnym jest kolor żółty, natomiast no, ja samego żółtego jako takiego nie mam, więc musiałam jakoś sobie poradzić z tym niedoborem i użyłam po prostu jasnego, takiego też żółtawego odcienia w samym wewnętrznym kąciku właśnie. Później oczywiście z tymi cieniami będę przechodzić na dalszą powiekę, ale póki co właśnie staram się nałożyć na ten kącik wewnętrzny ten żółty cień. Tutaj dokładam znowu tego różowego, żeby tam trochę było, to się, te przejścia się przeblendowały między sobą. I teraz na drugie oko znowu nakładam na pędzelek korektor. Tak jak mówiłam, to jest korektor Scenic z Erlaine. I znowu robię takie odcięcie cut crease. Bardzo rzadko w ogóle ogólnie robię takie, takie odcięcia, no ale tym razem myślę, że nie jest źle. Może gdybym miała jasny, jaśniejszy ten cień, to może wtedy byłby bardziej widoczny. No i tu znowu paluszki nakładam, ten cień różowo, taki pomarańczowy. Jak widać jest błyszczący właśnie ładnie. On jest taki lekko brokatowy. I znowu takim małym języczkiem będę nakładać ten żółto, taki cytrynowy. Żółto-złoto-cytrynowy cień. To oba cienie są właśnie z tej paletki Make Up Revolution. Myślę, że to jest taka jesienna też jakby odsłona makijaży, bo teraz właśnie w jesieni to będziemy bardziej używać właśnie i czerwieni, i pomarańczy, i brązów, zieleni może też. Teraz biorę taki najjaśniejszy cień z paletki Maybelline, to jest taki różowy cień, i wyczyszczam sobie tutaj podłukiem brwiowym całą tą okolicę, takim pędzelkiem też do blendowania. Ja te pędzelki mam z AliExpress, to znaczy te błyszczące jasne, a resztę to z Allegro kupiłam. I cały czas tym jasnym cieniem, no i dokładam właśnie pomarańcz, jak widzę gdzieś mi tam brakuje, to dokładam sobie jeszcze tego, nie nabierając już jakby cienia, tylko po prostu tym, to co jest na pędzelku, dokładam sobie pomarańczy. I znowu tym małym cieniem, widać, że się trochę sypuje. Wyczyszczam sobie tę okolicę oka. Teraz odklejam te taśmy klejące. Już nie są mi potrzebne. Góra jest zrobiona. Teraz oczyszczam też tym białym, takim jasnym, beżowym cieniem tą okolicę właśnie przy samym dole kącika oka do brwi, idąc w tym kierunku, żeby nie była taka mocna linia odcięta, tylko żeby to było tak troszkę rozblendowane. Ja zresztą jeszcze będę tam dokładać cienie, ale póki co, żeby to nie było taki prosty od linijki cienia, nie było tak namalowanego. Teraz nakładam na twarz bazę, to jest baza z Bielendy. To się nazywa Bass Nude. Ona pierwszy raz jak ją używałam była taka przeźroczysta, a później te perełeczki już zaczęły pękać, więc jest taka, taka pomarańczowa właśnie. Ale bardzo mi się póki co sprawdza, ładnie tak wyrównuje cerę właśnie pod pokład, zakrywa jakby pory, ma, tak jakby wyrównuje tą skórę, także naprawdę jestem z niej zadowolona. No i teraz korektorem z Lovely, to jest ten Liquid Camouflage, pozakrywam sobie różne moje przebarwienia, jakieś tam pieprzyki, czy blizny właśnie na nosie, to co nie chcę mieć, i taką małą gąbeczką właśnie
sobie to blenduję wszystko. Od tego momentu już widzicie bardziej w takim przyspieszeniu. Nie chciałam, żeby ten filmik trwał bardzo długo. No i tu nakładam sobie podkład. Tym razem sam podkład z Eveline Liquid HD Control. Oczywiście wszystkie dane będą podane w opisie, na dole numerki, kolory i tak dalej. Nakładam sobie go na twarz, a potem blenduję gąbeczką. To jest podkład zastygający. Ja bardzo lubię właśnie takie podkłady zastygające. Dlatego, że tak jak już kiedyś mówiłam, mam katar jesienny i po prostu często chusteczką po prostu zdzierałam sobie inne podkłady. A ten jest zastygający, więc nic go nie rusza. No i tutaj właśnie blenduję sobie tą gąbeczką. Nie zapominając o różnych partiach, tak jak uszy czy szyja. A teraz biorę pędzelek i maluję sobie tym pomarańczą właśnie z tej paletki Candy Box taką dolną linię wzdłuż mojej powieki dolnej. Teraz płaskim pędzelkiem z bordowym cieniem dokładam sobie tego na zewnętrznym kąciku. No i znowu tym jasnym cieniem blenduję sobie te granice. Na drugim oku to samo. Teraz to samo, czyli wyczyszczam sobie te granice. I teraz takim nadal małym pędzelkiem nabieram sobie taki pomarańczowy z tej paletki Make Up Revolution, ciemniejszy, i nakładam na granicę, na dolną granicę oka. I znowu nakładam ten żółty cień, taki złotawo-żółty, na wewnętrzny kącik, na dół i na górę. Na linię wodną oka nakładam brązową kredkę od Belle. Wiem, że zmniejszyłam sobie oczy w ten sposób, mogłam nałożyć po swojemu, ale już trudno. Wyciągam taką jaskółeczkę. Na drugim oku to samo. Teraz szczoteczką sobie wyczesuję moje brwi. I teraz tu używam do brwi pomady od Vibo. To mi pozwala trochę przyciemnić te moje włoski, bo mam bardzo jasne. Je grzybyczkiem. I do malowania pomadą używam skośnego pędzelka. A tu skośnym pędzelkiem i korektorem wyczyszczam sobie obszar pod brwiami i trochę tą łańcóweczkę brwi. Bronzerem od Belle ocieplam sobie twarz. Ja mam taki mały pędzelek do rozświetlacza, który kupiłam w Biedronce, i on mi bardzo fajnie służy właśnie do ocieplania twarzy. Nie zapomnę oczywiście o żuchwie, o czole. Teraz właśnie konturowanie nosa, czyli małym pędzelkiem nanoszę taką linię bronzera wzdłuż nosa i później to takim puchatym pędzelkiem rozcieram. I tutaj taką paletką czterech róży od Eveline, to jest Blue Sensation, 4 w jednym, nakładam sobie taki matowy róż. I blendowuję wszystko takim dużym pędzlem do pudru. A teraz nakładam sobie rozświetlacz na szczyty kości policzkowych. To jest taki paletki od Rimmela, nazywa się to 8. Ten rozświetlacz jest dosyć słaby, więc nie ma obawy, żebym się tam zaszkodziła nim. Nanoszę też trochę na nos i na łuk kupinę. Oczywiście zapomniałam o rzęsach.
Pęsy są tu najważniejsze. Ja niestety nie przyklejam sztucznie, oczywiście podwijam je zalotką i maskarą od Oriflame, którą dostałam, wygrałam w konkursie. Podkreślam właśnie te moje rzęsy. No tak, oczywiście się uciapałam już. Tak, trzeba mnie to wyczyścić. No i tu ten tusz też mi akurat podtrzymuje ten skręt tych rzęs, więc nie źle. No tak, mam patyczek, teraz będę go używać, żeby oczyścić to miejsce. No i teraz druga warstwa, oczywiście tuszu, tego samego. Tutaj nic już nie dodaję. No i oczywiście maluję dolne rzęsy. Jakoś zawsze zapominam. A tak, przynajmniej w tym cieniu będzie inaczej to wyglądało. No i teraz konturówka, podkreślam kontur swoich ust, to konturówka od Belle i mam pomadeczkę od Eveline, to jest numer 05, to jest ten CC Lip Cream, to są pomadki w płynie, one takie są zastygające, bardzo ładny kolor. I to wszystko, moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie i do miłego